Karta anielska na następny tydzień. Magiczne przesłanie od wróżek. Na pierwszy tydzień sierpnia witam serdecznie wszystkich kochanych widzów i subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, koniecznie naciśnij dziś na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała moje codzienne, darmowe wróżby, rytuały, horoskopy. Dziś usłyszymy przesłanie od wróżek, co chcą nam zasugerować karty na następny letni tydzień. Kartę, którą wylosowałam dla Państwa, jest właśnie ta karta. Zdobądź więcej informacji. Widzimy tutaj na tej karcie anioła, który siedzi na stosie ksiąg, informuje się, czyta w skupieniu. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Czyli czytaj, reszerzuj, googluj informacje, które są Ci niezbędne do podjęcia jakichś kroków i do zrealizowania jakichś ważnych celów. Zobaczmy, kochani, co powie nam na ten temat książeczka Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue. Zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Ta karta wskazuje, że próbujesz podjąć decyzję, nie mając pełnego oglądu sytuacji. Poświęć nieco czasu na zdobycie większej ilości informacji. Poproś o nie wszechświat oraz innych ludzi. Zaufaj otrzymanym sygnałom, takim jak intuicja, omen, czy też przypadkowe usłyszenie słów, które uderzą Cię swoją trafnością, a zyskasz informacje, jakich potrzebujesz. Może nawet zmienisz swój pierwotny plan, ale nie martw się. Ta zmiana w dalszej perspektywie przyniesie Ci błogosławieństwo. Dodatkowe znaczenie tej karty. Czytaj, dokształcaj się, bierz udział w różnych kursach. Uwierz w zbiegi okoliczności, jakich doświadczasz. Zapytaj eksperta. Poproś kogoś, by był Twoim mentorem w nowym zawodzie. Jeśli Twoja intuicja mówi nie, to zaufaj temu. Czyli jak intuicja mówi nie, powinnaś zaufać swojej intuicji. Słuchaj głosu swojego serca i swojej intuicji. Niemniej jednak dokształcaj się, dowiaduj, informuj. Jeśli chcesz podjąć jakieś konkretne cele.